co wiadomo o szczepionce firmy Moderna? Ukazał się raport z wynikami badań. Recenzowany raport z wynikami szczepionki firmy Moderna. Szczepionka firmy Moderna, oparta na wykorzystaniu mRNA, wykazała ponad 94% ochronę przed symptomatycznym zachorowaniem na COVID-19, choć nie wiadomo jeszcze, czy zapobiega przenoszeniu wirusa. Testy nie wykazały żadnych istotnych zagrożeń stosowania preparatu. Opracowana przez amerykańską firmę Moderna i National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID, szczepionka znana jako mRNA-1273 wykazała 94,1% skuteczność w zapobieganiu rozwojowi dającej objawy COVID-19, wskazują wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych opisane właśnie przez NIAID na łamach New England Journal of Medicine. Wyniki testów wskazały też na bezpieczeństwo preparatu. Moderna i NIAID już 18 grudnia udostępniły wcześniejsze rezultaty i Agencja Żywności i Leków FDA zezwoliła na użycie szczepionki dla zapobiegania COVID-19 w USA, w tzw. trybie awaryjnym. Metodologia badań. Badanie, którym kierowali specjaliści z Brigham and Women's Hospital w Bostonie, rozpoczęło się 27 lipca 2020 roku. I wzięło w nim udział 30 420 dorosłych ochotników. Połowa z nich, w odstępie 28 dni, otrzymała dwie dawki szczepionki, a druga połowa, dwa zastrzyki z placebo. Średni wiek uczestników wynosił 51 lat, ok. 47%. Stanowiły kobiety, 25%. Miało 65 lat lub więcej, a 17%. Było młodszych niż 65 lat, ale miało problemy ze zdrowiem zwiększające ryzyko ciężkiej postaci COVID-19. Ok. 79% ochotników było rasy białej. W okresie do 25 listopada badacze zanotowali 196 przypadków objawowej COVID-19, które pojawiły się co najmniej 14 dni po drugiej iniekcji. Przy tym 185 przypadków dotyczyło grupy, która nie została zaszczepiona. Żaden z 11 przypadków, jakie pojawiły się w grupie zaszczepionych, nie został opisany jako ciężki. To oznacza, że skuteczność szczepionki w ochronie przed chorobą osiągnęła 94,1%. Jednocześnie, w czasie co najmniej 14 dni po pierwszym zastrzyku zanotowano 237 przypadków choroby, z czego 225 pojawiło się w grupie, która otrzymała placebo, co wskazuje na skuteczność na poziomie 95%. Badacze nie zanotowali istotnych zagrożeń ze strony preparatu. Reakcje na szczepionkę. Miejscowe reakcje zwykle były łagodne. U około 50% zaszczepionych po podaniu drugiej dawki pojawiły się natomiast umiarkowane lub nasilone skutki uboczne, takie jak zmęczenie, bóle mięśni, bóle stawów i bóle głowy, które u większości ustąpiły po kilku dniach. Nie wykryto także reakcji typu VRT Vaccine Associated Enhanced Respiratory Disease. To reakcja wykryta w latach 60. po szczepieniach całym, inaktywowanym syncytialnym wirusem oddechowym. Polegała ona na tym, że szczepionka powodowała osłabienie reakcji układu odpornościowego na wirusa. Choć mRNA-1273 według wyników skutecznie chroni przed zachorowaniem na objawową COVID-19, to brakuje danych, czy chroni przed infekcją i zarażaniem. Wstępne badania sugerują, że może zapewniać przynajmniej częściową ochronę. Prowadzone są już dalsze analizy, które mają pokazać, czy szczepienie chroni przed zakażeniem i przed przekazywaniem wirusa innym. Na temat powstania szczepionki autorzy raportu powiedzieli, że proces ten pokazuje, co jest możliwe dzięki odpowiednio umotywowanej współpracy między kluczowymi sektorami, w tym środowiskiem akademickim, rządem, przemysłem, ustawodawcami i społeczeństwem.